Moje miłe, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku Unboxing z Katarzyną. Zielony parapet, chociaż był pewien fuck up, a mianowicie zielony parapet bardzo pięknie ma oznakowane wszystko na kartonie, że ostrożnie, że nie rzucać i co ważne, że góra. I gdzie ta góra jest? Że tu jest góra. Podjeżdżam pod dom, paczka czeka tak. Sprawdźmy, co tam jest. Słuchajcie, nity tu są takie dosyć grube, metalowe jakieś, szybki, ale słuchajcie, co ja tu dzisiaj mam. Ała, dziewczyny, mam nadzieję, że to przeżyło. Ała, dziadostwo, piekielstwo, chyba się skaleczyłam. Skaleczyłam się. W ogóle jestem w marynarce eleganckiej, bo... No tak głupio z gąsienicami zupełnie, nie? Uwaga, uwaga! Moje roślineczki! Pięknoteczki! Pakowanie jest full profi. Zobaczcie, dobra, zdejmuję tą marynarę, bo jest w niej mi niewygodnie do rozpakowywania. Wy mi na pewno tę nagość wybaczycie. Papiery odkładamy, papiery odkładamy, papiery odkładamy. Uwaga, pierwsza roślinka, bierzemy nożyczki. Na pierwszy ogień mamy coś drobnego. Właściwie to ja zawsze zamawiam drobne rzeczy, bo jak wiecie, lubię od wyjwiśków sobie hodować i sprawia mi to wtedy radochę przeogromną, że no jest to satysfakcja, że wyhodowałam. Także patrzymy, patrzymy, co tu mamy. Uwaga, uwaga, ostrożniutko. Strelicja. Strelicja biała. Malusieńka, jedną już zabiłam. Jak wiecie, strelicje rosną ogromne. To będzie ogromna roślina. Lubi słoneczne miejsca, ale nie bezpośrednie słońce, ciepłe miejsca. Ja myślę, że w salonie znajdę gdzieś na nią miejsce. Uwielbiam strelicję. Wzięłam białą, bo biała jest dużo tańsza od strelicji królewskiej. A jak wiadomo, w naszych warunkach prawdopodobieństwo, że to cudo zakwitnie, jest dosyć niewielkie. Piękna, piękna, słuchajcie, super, świetny okaz. Kolejną weźmiemy, tu chwycimy małą doniczkę. Opowiem Wam, to jest cudo, to jest coś cudownego. Ostatnio zamawiała sobie to Patrycja i jak zobaczyłam ten okaz, jak przyszedł Patrycji, to stwierdziłam, że no nigdy nie to chcą. I właściwie to maleństwo jest przyczyną ku całej tej paczce, bo ja postanowiłam sobie, że też chcę mieć skrzydło kwiat. Piękny jest, naprawdę, słuchajcie, cudeńko. Maluśki, ale zobaczcie, to jest tak bogate, tak gęste. No, coś wspaniałego. Także skrzydło kwiat, za sprawą którego jest cała ta paczka. No i teraz przechodzimy już do ciekawostek, ciekawosteczek. Bo tu, powiem Wam, ta paczka to jest specjalna przesyłka. Nie ma to tamto srania po krzakach. Chociaż ja lubię srać po krzakach. Przywołuje mi to cudne wspomnienia z dzieciństwa, czasy i tak dalej. I zielistka. Bo stwierdziłam, że w kolekcji mojej brakuje zielistki. Także, kochana moja, to jest zielistka Green Bonnie. No mega mi się podoba ten jej pokrój, to, że te liście są takie lekko skręcone. Szalone. I jak ja. Zielistka Green Bonnie. Dobrze, zielisteczkę odstawiamy. I jak na razie udaje mi się to rozpakowywać tak wedle, że tak powiem, wartości tych roślinek. Tu jest jeszcze babyś. I słuchajcie, historia tego babysia jest taka, że ja takiego babysia już zamawiałam z zielonego parapetu, ale mi się nie udało. Przesuszyłam go za bardzo i poumierał mi. Został jeden kikucik tylko i chcę to zagęścić. To jest strasznie skomplikowana, trudna nazwa, ale uwaga, czytamy ją. Lepismium red lip. A jak wiecie, red lip is kind of my thing. Chociaż nie dziś. Także lepismium, 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 lepismium.
taki cudak mały. No i teraz może weźmy to. To jest też ciekawa roślinka, to już są bardziej drogocenne okazy, bo ja do najnormalniejszych osób nie należę, więc porwana gacia, ale mam roślinki, nie? Kto by się przejmował? Pierdołami, wow. Także spójrzcie, jakie cudo. I uwaga, idę w sukulenty troszkę. Sukulenty mają o tyle fajne pokroje, że można w nich piękne, wiszące cudeńka na przykład. Dziwne dźwięki słyszę, ale to chyba z dziewczyn bajek. Nie, to mój... Ktoś tam jednak jest pod domem, słuchajcie. I to jest, moi drodzy, to jest red coral, ale nie wiem. To jest mój cudak. I uwaga, on podobnie jak tamto Lepismium, będąc na słońcu, będzie wybarwiał liście na czerwono. Także Lepismium. No i teraz dwa po prostu skarby. Idę w roślinki kolekcjonerskie pomalutku. Bardzo pomalutku. Pięknie to jest spakowane. Słuchajcie, zieliska. Jeszcze jedna zieliska. Tak jak wspomniałam, idę w zielistki. I to jest zielistka red... A nie, słuchajcie, green orange. Tak. No to jest dwóch kolorów, bo jest trochę green, trochę orange. Jakie cudo, zobaczcie. No ten kolor, ten pomarańcz, ten... Mig, brak słów. Brak. Cudo, cudo. Także zielistka tu. No i teraz ostatnia roślina, najbardziej drogocenna. Roślina, która jest też z tej zakładki roślin kolekcjonerskich, ale uwaga, to jest roślina drugiej kategorii. Więc może mieć małe fakapy. Zobaczymy, jakiej kategorii są te fakapy, jakiego kalibru. Trochę pożarta, ale ogarnijcie te kolory i już Wam mówię, co to jest. To jest roślinka, która nazywa się Stromanthe Triostar. I Triostar, ponieważ ona jest trzykolorowa. Czekajcie, obetnę tutaj te taśmy, będzie łatwiej pokazywać. Stromanthe. Stromanthe mi się, słuchajcie, śni po nocach. Widzicie ten róż? Widzicie ten odcień? Przecież to jest po prostu niewiarygodne, jaki to ma kolor. A z kolei wierzchnia warstwa jest zielona i zobaczcie, że tutaj to się tak przebarwia do bieli. Z początku róż, ten młody listek jest, on zobaczcie, z tyłu jeszcze nie jest do końca wybarwiony, ale będzie się ładnie wybarwiał też na ten róż, różofiolet. Cudo. Także... Stromanthe Triostar. I to cała moja dzisiejsza kolekcja z zielonego parapetu. No ja Wam powiem, ja jestem zachwycona. Jestem zachwycona. Życzcie mi, żeby rosły zdrowo. Mocne i silne. Tak, to zdecydowanie już koniec. Ale to jeszcze nie koniec, Ola. Ponieważ zamówiłam jeszcze coś, ale to trochę... Inna dziedzina, aniżeli roślinkowo z Katarzyną. Także see you next time.